standard, gdzie mamy akordy i tak naprawdę już naprawdę dużo do tego można zagrać. Mi jest dobrze grać, jak kiedy... chociaż widzę jakąś melodię, coś wiem, nie, na ten temat. Ja, no nie wiem, jak chcesz, możemy zagrać możemy twojego, tylko że zagrać coś najpierw, żeby było, żebyśmy wiedzieli, nie, co w ogóle grasz, nie? Bo... Nie wiem, bo dokładanie właśnie... takich akordów na chybił trafił, to mija się też z celem. Ale muszę spróbować. To zaproponuj, nie wiem, ja mogę zagrać, wiesz, coś typu po prostu. A co to będzie za rodzaj? Nie wiem, nie określam tego rodzaju. Ciężko. Ale nie no, chociaż w sensie rytm jakiś tam w miarę, nie? Czy to jest jaka balladka bardziej, czy... Nie, to słyszałeś, jak ci wysłałam te srebrne motyle, czy coś, to... Dawaj, próbujemy, zrobimy coś z tego, tylko podaj mi ten, że co, 4/4 taki być? Tak, tam po prostu, ale... Jak to masz fajnie? 4/4 dobra, pyk, 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 swing dobra, pyk, 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 bossa, okej, wyćwiczony, pyk, pyk. Ma różne sample, które spisuje i to super leży brzmi, ale wiesz, bo ja się to tak bardziej jako pomysł zapisuję, a potem nad tym najwyżej się siedzi. Dobra, zagram to jeszcze raz. FCD, tak? Tak. Tak, ale w tym tempie. Potem jest pedur.
Ale generalnie to są, mam właśnie trzy takie kawałki zrobione, które super by zabrzmiały, jakby to był taki, nie wiem, elektro jazz, takie coś takiego, żeby to tak ciekawie zrobić i było też takie trochę nowoczesne, to by super było. Tylko na razie sam pomysł tak podstawowy. Te odcinki, żeby łatwiej było zapamiętać. W sensie, że najpierw w kółko jedno, potem w kółko drugie, coś podzielić? Nie, no żeby na przemian te fragmenty, żeby nie grać w kółko jednego i nagle w losowym momencie zmienić, tylko... A może... No, bo ja bym sobie coś tam w głowie myślę i cię nie słucham, chciałem wejść. No ja wiem, że ciężko tak ogarnąć, że ktoś coś mówi i zapamiętać to i potem nie ogarnąć. No nie da się, byś musiał po prostu znać. Spróbował teraz coś sobie zrobić sobie, bo to są tyle proste rzeczy, że chyba można to próbować. Główny tam refren, no to mówię, jest demo, na razie tak podstawowo, a zwrotka leci tak, że jest demol, jedur, amol, jedur. Czekaj, zaraz leci. Dobra, ale to czekaj, bo na razie to i tak nie mów, bo my tego i tak pewnie nie zapamiętamy, jak teraz nam wszystko powiesz. Nie na początku, tylko ta pierwsza część, nie? Znaczy w sumie to się właśnie od tego zaczyna. No nie zaczyna się od razu od głównego motywu, tylko właśnie, że jest... Thank you.
jak grasz formę, to ja sobie tam mogę coś poimprowizować. Mi tam się dobrze dać przez chwilę improwizowało. No jak chcesz, to mogę grać po prostu. Ale długo grałeś, nie? Chyba, że... Nie, no bo myślałem... Nie, no bo co, chyba co, będziemy coś teraz chcesz coś z tego robić? Nie wiem, w ogóle jaki jest pomysł, kto ma co na celu, czy ty w ogóle chcesz, żeby coś z tym robić, nie? Bo jeżeli nie, to wiesz, to możemy sobie na chwilę pograć, ktoś coś pogra, ja tam coś pogram, coś też pograć, nie? Po co, nie ma sensu nawet teraz coś, no. Chcesz z tego coś robić? Myślałem, że można spróbować tam na żywo zobaczyć. No, no na żywo, coś tam pograć. No i myślę, że to już na tyle teraz słyszałem, że to by fajnie brzmiało, jak to zrobić. Mogę wam po prostu to wysłać, nagranie. Dobra, to wyślesz, a na razie to możemy sobie pograć, to zobaczymy, co tam z tego będzie. No dobra, ale to mam po prostu jechać tak, jak tylko żeby była w miarę stabilna ta forma u ciebie po prostu. Znaczy, no, ale to wiesz, żeby była dobra forma, to ja bym musiał mieć... Ale nie, chodzi o to, żeby Karolina po prostu, żeby sobie... Nie, no ja mogę grać, po prostu teraz grałem tak, że dłużej grałem te poszczególne etapy, żeby nie wiem, może Łukasz sobie to bardziej, nie wiem, przesłyszał, nie? Co, to ja wszystko słyszę, tylko żeby to dobrze, żeby równo to zagrać, to ja bym musiał mieć... Nie, no słyszę, no po co to takie proste są akordy, tylko ja żeby było po kolei, no to musiałbym mieć na kartce, bo muszę spisać, żeby się nie musiał zastanawiać, o kurde, a teraz będzie ten akord. No ja po prostu zawsze coś wymyślam, to czy to jest proste. Chodzi mi bardziej, żeby to było chwytliwe jakieś, nie jakieś coś. Bo taka muza po prostu bardziej trafia. Nie chodź tak po prostu. Dobra, to jedziemy, tak?